Zanim rozpoczniesz proponowane ćwiczenia, zrób rozgrzewkę. Jeśli w trakcie ćwiczenia odczujesz ból, przerwij ćwiczenie. Ćwiczenia stabilności ogólnej wzmacniają gorset mięśniowy otaczający cały nasz tłów. To baza kontrolująca wszystkie ruchy człowieka, dzięki czemu obniża ryzyko kontuzji oraz wzmacnia siłę i technikę w różnych dyscyplinach sportu oraz czynnościach życiowych. Systematyczne wzmacnianie mięśni core ma wpływ na równowagę oraz stabilizację. Wspomaga profilaktykę w leczeniu kręgosłupa oraz kształtuje prawidłową postawę ciała. Zapraszam do ćwiczeń. Usiądź na macie z ugiętymi kolanami. Ustaw kolana i stopy na szerokość bioder. Złącz dłonie i wyprostuj ręce w przód. Plecy trzymaj proste, a barki opuszczone. Zrób wdech nosem i na wydechu skłon w tył. Powtórz to ćwiczenie 10 razy. Pamiętaj o spokojnym oddechu i prostych plecach. Patrz w przód. A teraz do skłonu dodaj ręce w bok. Nie odrywaj stóp. To ćwiczenie również powtórz 10 razy. Nie pozwól zaokrąglić się plecom. Do ostatniej wersji tego ćwiczenia dodamy skręt tułowia. Zrób wdech i na wydechu skręć tuł w prawą stronę. Dłonie pozostaw złączone. Spokojnie wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj ten sam ruch w lewo. Zrób 5 powtórzeń na każdą stronę. Pamiętaj, wdech nosem, wydech ustami. Oddech głęboki. Ćwiczenia wykonujemy powoli, z kontrolą ciała. Nie odchylamy głowy w tył. Nie łączymy kolan, nie odrywamy stóp od ziemi. Podczas ćwiczenia nie podnosimy barków w górę. Połóż się na plecach. Zachowaj naturalne krzywizny kręgosłupa. Nie wciskaj pleców w podłogę. Głowa leży na potylicy, ręce wzdłuż tułowia. Podnieś nogi w górę i ugnij kolana pod kątem prostym. W wolnym tempie opuszczaj naprzemiennie prawą i lewą nogę. Przy opuszczaniu rób wydech. Nie pozwól, żeby plecy zmieniły swoje ustawienie. Przestrzeń między kręgosłupem a matą pozostaje taka sama. Rozluźnij barki. Powtórz ruch 5 razy na każdą stronę. W drugiej wersji tego ćwiczenia naprzemiennie prostuj nogi w przód. Zwróć uwagę na dokładne wykonywanie ćwiczenia. Nie zapominaj o wydechu podczas wyprostu i zrób 5 powtórzeń na każdą stronę. To samo ćwiczenie możesz wykonywać z podniesionym tułowiem i rękoma. Oderwij łopatki, patrz na nogi. Ręce podnieś równolegle nad podłogę. I tak jak poprzednie wersje, powtórz ruch 5 razy na każdą stronę. Jeśli czujesz ból w szyi, nie rób tej wersji. Jeśli czujesz, że nie możesz zrobić ćwiczenia poprawnie, nie rób tego. Zostań w leżeniu tyłem. Zrób wdech i na wydechu unieś biodra w górę z jednoczesnym wyprostem jednej nogi w przód. Wróć do pozycji wyjściowej i zrób to samo na drugą stronę. Staraj się wypchnąć biodra tak wysoko, żeby tułów i uda znalazły się w jednej linii. Powtórz ćwiczenie 5 razy na każdą stronę. W drugiej wersji pozostaw biodra w górze. Zwróć uwagę, żeby podczas ćwiczenia biodra nie opadały lub nie skręciły się w żadną stronę. Podnieś jedną nogę w górę z ugiętym kolanem pod kątem prostym. Wdech i na wydechu wyprostuj nogi. Pomyśl o oddechu i o prawidłowym ustawieniu bioder. Po 5 powtórzeniach opuść biodra, odpocznij chwilę i zrób ćwiczenie na drugą stronę.